Pogoda ma dopisać, oby dopisali też kibice, a warto odwiedzić Partenice. W sobotę prezentować się będą w rywalizacji ujeżdżeniowej. Nasze nadzieje na sukcesy w przyszłości. Zawody potrwają od 10.30 do 20.00. Wrocławska Olimpiada Młodzieży, jeździectwo, w sobotę ujeżdżenie. Rekordowa liczba przejazdów, bo aż 80. Będą ścigać się ujeżdżeniowo, oczywiście ścigać się będą duże konie i małe konie. Co znaczy małe konie, duże konie? Będą i kuce, i konie tej normalnej wielkości, które oglądamy nie tylko i wyłącznie w zawodach sportowych, ale również na wyścigach. Dwie kategorie wiekowe, junior, młodszy i junior. Juniorzy młodsi albo na kucach, albo na dużych koniach. Juniorzy, czyli ci, którzy w przyszłości stworzą kadrę wojewódzką i mamy nadzieję nie tylko już na tych koniach dużych. Niedziela rozpocznie się również od zmagań WOM. Później będzie także szybko i pięknie za sprawą wyścigów. Wyścigi i zawody w skokach przez przeszkody. Zawody rozgrywane oczywiście w ramach Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży, organizowane wspólnie przez Wrocławskie Centrum Sportu Hipiki i Rekreacji oraz Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thompson, które mam nadzieję, podobnie jak ujeżdżenie, przyciągną wiele par. W samo południe, w niedzielę, pierwsze gonitwy, czyli esencja Partenic. Wiele wyścigów, wyścigi dla koni czystej krwi arabskiej, dla koni półkrwi i dla kłusaków. 9 gonitw po 3 gonitwy dla każdej z tych grup rasowych. Wyścigi potrwają do godziny 18. Relacja z kolejnych zmagań w tym sezonie na Partenicach, oczywiście po weekendzie w naszych wiadomościach sportowych.